wzrok kieruję najpierw na ten środkowy pachołek, mniej więcej do momentu, jak moje koło dojedzie tutaj. Przerzucam go na chwilę na kolejny pachołek w celu ustalenia punktu skrętu, że ja przy tej linii będę skręcał, ale jak popatrzyłem na niego, głowę skręcam do ramienia, a tutaj peryferyjnie dojeżdżam do ustalonego punktu skrętu. Mój wzrok jest cały czas w zakręcie i szuka znowu tego środkowego pachołka. Dokręciłem. Przerzuciłem wzrok. Jak przerzuciłem, ustaliłem. Już znowu skręcam w zakręt i idę w zakręcie, szukając wzrokiem tego pachołka, czyli mniej więcej środka. I znowu przerzucam. Czyli tutaj znowu trzeba pamiętać o tym, proszę Państwa, żeby te usiąść jak najbliżej zbiornika, oprzeć się, żeby te łokcie były troszeczkę wyżej i popatrzcie, jak to powinno prawidłowo wyglądać. Szukam tego środkowego pachołka. Teraz przerzucam na ten i wcześniej głowa do ramienia. Szukam wzrokiem, jest na ten i głowa do ramienia. I już szukam wyjścia z zakrętu. Bieg numer jeden, ćwiczenie, które ma za zadanie poprawić Waszą koordynację i równowagę, bo motocykl jedzie wolniej, czyli automatycznie trudniej jest tą równowagę utrzymać. Popatrzcie na moją głowę, jak ona chodzi, że ona nie czeka, pyk i pyk, już jest przy ramieniu, tak? Czyli tu i teraz w zakręt. I znowu środkowy pachołek, punkt skrętu i broda po ustaleniu, broda w zakręt. Ustalę punkt skrętu, to nie znaczy, że mam od razu skręcić, tylko mam dojechać, żeby szeroko było, tak? Żebym szeroko dojechał do tego punktu skrętu, żebym wykorzystywał. I teraz, proszę Państwa, to samo na biegu numer dwa. Tak, to już będzie szybciej trzeba skręcać, ale nadal, proszę Państwa, zobaczcie, ładnie to idzie, ale co, jakie plusy są biegu numer dwa, że bardziej mogę pochylić motocykl, tak, czyli bardziej pochylam motocykl i popatrzcie teraz, jak moja góra pracuje, że te łokcie są nieruchomo, i moja góra pracuje, tułowia. Przechodzę razem z głową. Dołączyłem teraz pracę góry, bo przedtem była sama głowa. Teraz dołączyłem pracę góry ciała. Łokcie są cały czas w jednym miejscu praktycznie. I tylko przesuwam i zewnętrzny bark. Zewnętrzny bark, zewnętrzna ręka, popatrzcie, zewnętrzna ręka, aż idzie do wewnętrznej manetki. Przesuwam również dłonie. Jest to bardzo dobre ćwiczenie dla zaawansowanych motocyklistów, czyli łokieć, zobaczcie, na zewnątrz. Przesuwam dłonie i zewnętrzny bark wychodzi do wewnętrznej manetki, czyli mogą to ćwiczyć osoby
niezaawansowane, jak i również osoby bardziej zaawansowane w celu układania sobie górnej partii ciała. Tak. I popatrzcie. Popatrzcie na moje ręce, na moje dłonie. Popatrzcie, one luźniutko, luźniutko tutaj leżą na tej kierownicy i się przesuwają. Tak. Zobaczcie. Tak. I teraz lewa. Popatrzcie na lewą dłoń. I teraz popatrzcie na prawą dłoń. Jak ona się przesuwa. Czyli to jest potrzebne nam później w jeździe. Ale zobaczcie na te moje dłonie, jak one cały czas luźno na tej kierownicy leżą. Tak? Że ja praktycznie trzymając się nogami, nie obciążam w ogóle kierownicy. Możemy teraz wejść na bieg numer 3. I popatrzmy, jak to jest na trójce. Dwie ręce najpierw. I popatrzcie na górę ciała. Nogi pracują. Ale zobaczcie, jak się przesuwa moja góra ciała. Zobaczcie, jak się przesuwa moja góra ciała. Jak ramiona idą do, jak dłonie pracują. I popatrzcie tak na to. Zobaczcie, gdzie moje barki idą, że moje barki idą do przodu. I jak pracują dłonie na kierownicy. I tutaj również musi być wcześniej wzrok, wcześniej przyjęta pozycja. Także dla ćwiczenia, dla zaawansowanych motocyklistów również bardzo dobre, jeżeli chodzi o pracę górą ciała. Czyli popatrzmy, góra ciała i nieblokowanie wewnętrznej ręki. Popatrzcie na mój łokieć wewnętrzny i na dłoń, jak ona się przesuwa. Popatrzcie na mój łokieć wewnętrzny i na dłoń, jak ona się przesuwa. Także bieg 3, widzicie, 1, 2, 3 i tutaj na trójce już większe przechyły ciała. Popatrzcie na barki. Popatrzcie na bark. Popatrzcie na bark, jak on idzie.